Hej, witajcie, jestem dzisiaj, jestem w tym kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy robić coś bardzo ważnego dla naszego życia. Między innymi kokainę. Dzisiaj będziemy robić pastę kokainową. Bardzo ciekawa rzecz. Może ciekawa i nieciekawa, no. Bardzo dochodowa, tylko tak powiem. Okej, teraz tylko na GPS-ie ustawię, gdzie ona się dokładnie znajduje. Pójdę sobie tam troszeczkę narobić, że tak to powiem, ponieważ, no, marihuanę już robiłem. Ostatnio właśnie mi Todd powiedział, dzisiaj robi lepszy zarobek. Todd to jest na ciągu, tak jak ktoś nie wie. Tak po odsce, ale w grze to jest Todd. Także jedziemy właśnie trochę, że tak powiem, zarobić pieniążków. Wszystko będziemy, myślę, tak od początku do końca zrobimy na kanale. W ogóle bot spami, bo bez spam był spam na czacie przed chwilą. Żeby testować aplikację, czy działa. Dobra, no to powoli jedziemy, nie, żeby nas policja środkiem nie złapała, bo jest gdzieś sporo w mieście. Chyba z ogółem potrzebne 4 policjantów, żeby było możliwość kopania tego właśnie. Mam nadzieję, że dzisiaj mnie złapie, chociaż powiem szczerze, że parę dni temu mnie złapał policjant. No i historia była taka, że było 5 policjantów. Nie, było 5 osób na serwerze, w tym 2 policjantów i ja. Czyli to razem były tylko 2 inne osoby, potem były tylko 3 osoby, w tym 2 policjantów. I policjant osądził mnie o grindowanie marihuany. Wyobraźcie sobie to? Masakra. Jak można osądzać się o cokolwiek w ogóle, lol. Także spokojnie sobie jedziemy. Teoretycznie tam nie powinni przyjechać, bo to jest... Bez zgłoszeń, no nie przyjeżdżałem zazwyczaj. Zazwyczaj, no wiecie jak to wygląda, nie? Także tam my teraz dojeżdżamy i... Gramy dalej. O, jak się bug widziałem. Okej, dojeżdżamy, widzę, na nasze miejsce. Płytę lotniska musimy przejechać. To nie jest najlepszy pomysł, myślę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry, dobry. Ten panu sam się stało, że tak leży przed pańskim autem? Nie wiem, bo mi panu, że już jak tu przyjechałem, tam leżał. Aha. Chciało się coś ciekawego dziać. No pewnie tak. Ale to miejscowe, to pewnie nie wiem, bo z bronią wyleciał na kogoś tutaj. O, możliwe, no dokładnie. Co chciał. Także w tym momencie zbieramy sobie kokainę, jest dość późna pora. Ale jej dość mało wchodzi, ale potem jest dość ładna kasa z niej, powiem tylko tyle. Jak ja przyjechałem, to wyglądał tak, jakby się opalał. A, pan tu pewnie już jest trochę dłużej niż ja, dobra. To jest trochę tam, siedzę, że tam, nie widzę, że tam z globalnego czasu. Może się opala w sumie, to tylko wie pan, na gwiazdach. Dobra, także my mamy już full. Teraz idziemy sobie przerobić to, to jest chyba w altruistach tutaj. Jeśli to było z tego co kojarzę. Także teraz tam musimy jechać. Miarę nie szybko, bo nas zatrzyma, zatrzymi policja, to potem jest przypał. Dzisiaj tu mam góry gaz, jeśli nie mam koło zapasowe. Pan policjant mi nie wierzył, że tak się stało, naprawdę. Okej, także wjechaliśmy tutaj na to miejsce. Za chwilę tutaj to są, rzucimy ten punkcik. Także gasimy razie silnik, chociaż silnika nie gaszę może. Ja teraz w tym momencie się przerabia tutaj liście koki. I tym jak tutaj przerabiamy, no to dostajemy potem pastę kokainową, którą przerabiamy na kokainę gdzieś tam później dalej, w dalszym procesie. Także robimy to szybko. Ja wam to znowu pewnie przyspieszę, jeżeli chodzi o nagrywanie na YouTube. Gra jest to dość pracochłonna, znaczy dość takie czasochłonne, bo mniej więcej tak liczyłem czas pół godziny poświęcić takiego czasu, wiecie, globalnego, żeby to zrobić w ogóle, nie? W sensie, że wszystko od podstaw, nie? Ja już mniej więcej 20 minut to robię od początku. No i dopiero teraz przetwarzam, potem jeszcze to przetworzyć jeszcze raz, się 3 razy przetwarza, 2 razy się przetwarza. Raz i dwa. I każdy z tych punktów jest w innym miejscu, innej części
Gry jakby to powiedzieć. Dobra, tak szybko ogółem restart w tym momencie, jakiś czas temu i zniknął mi ten drugi auto, który miałem właśnie. Który właśnie miałem całą właśnie pastę kainę. Coś to się nazywa inaczej. Kaina, no. Całe te przygody przerobienia. No i wiozę tylko to, co miałem już w sobie. Czyli te ile? 25 gram, aż przerobię później po startowaniu gry. Ale to zrobię już na live. Jak ktoś kogoś interesuje na live, to zapraszam na mój kanał Twitch TV, w którym to będzie się odbywa live. I to też się odbywa na live. Także idziemy teraz przerobić. Aha, muszę to zaznaczyć, jak wait. To gdzieś chyba tu było, nie? Żeby to się przerobić tutaj, o tym miejscu, co jest bunkier. Co jest bunkier w normalnym GTA, nie? O nie, to mega te mody zepsuty trochę pod tym względem, że światełka tak źle działają. Ale tak naprawdę go nie ma, tak samo jak przed... jak w ciągu tego ma postać strasznie rozwaloną, bo... Bo właśnie tam dość spiny miał zgodzić mnie inne. GTA zwykle lubi ścinać. Albo dojechać na miejsce, odcisowa moje auto, żeby nie było nic za bardzo. To światło wyłączyłem, ale nie kojarzę tego. Nie jestem pewien, czy wyłączyłem. Nie no, wyłączyłem. Że nie świecą się, ale dobra. Świecić się mogą, nie? Tak, po przerobieniu tej małej ilości, czyli tego mamy... To zawsze się dwukrotność liczy, czyli mamy 50 gramów kokainy. Która jest raz droższa niż marihuana. Co bardzo świadczy dobrze o tym, o sprzedaży. Będzie to właśnie jak się sprzedaje takie auto. Nie, nie to chodziło. Jak się sprzedaje takie właśnie, że tu substancje dość dobrze, umiejętnie się potem takimi autami jeździ, jakbyście nie wiedzieli, ale dobra. Ale tylko do banku muszę wyrównać pieniążki, żeby równo. Bo są w tym momencie na minusie przez kupywanie, ale słuchajcie, to co jest się minusie, a co z tego zarobicie, to praktycznie piekło, nie? Bo... Zresztą nawet jak macie wypłatę właśnie ogrodnika, to potem się wam to opłaci, słuchajcie, na pewno. Wypłać 600. A nie, to trzeba wypłacić, przepraszam. Ma 7 dolarów na plusie na nieźle. Ale na koncie prawie 100 tysięcy, nie? Także w tym momencie idziemy sprzedawać to, ten nasz towar. On... no i... Nie, to było trochę złe. Także teraz idziemy sprzedawać ten towar, żeby zarobić na nim, jak wiadomo, to jest najważniejsze. Żeby znieść jego zyski, a nie tylko go trzymać, a ekwipunkę oddawać potem policji. Także no, widzimy się w dalszej części odcinka. Także my jesteśmy już na miejscu i będziemy tam sprzedać 80 gram marychu, kokainy, przepraszam bardzo. Którą, jak wiemy, wcześniej się przerobili. Tutaj w okolicach. Będę trzeba się palić, to będzie z noc. Będzie na serwerze, to widać? Widać to. Nie ma ludzi za bardzo na tej porze na chodnikach. Ale tam dalej, wysoko co wiem, to są dość częste. Ktoś jeszcze zobaczy, Porsche zapnąłem, bo ktoś mnie ukradnie. I byłoby nieciekawie, bo osoba, no, jest po restarcie serwera dzisiaj rano. Także lipa. Dobra, idziemy sprzedawać po prostu marihuanę, bo... To jest ostatni etap właśnie przeróbki, bo przeróbcy zaraz. To jest najtrudniejszy etap, ale najbardziej dochodowy, jak wiemy. Możemy ci zejść sporo ludzi, takie jest takie miejsca są, że jest więcej ludzi. Trzeba, że w nocy jest mniej ludzi, ale dobra, to już jest magia GTA, czy tam serwera samego roleplay. Bo i też tak może być. Ma się uciec, ale no jest chyba z paręnaście dobrych miejsc, tak żeby sprzedawać. Ja tam teraz wszystkich nie będę mówił, bo no... Nie zdradza się swoich dobrych kryjówek. No dobra, sprzedajmy.
Dobra, także sprzedaliśmy wszystko, całą marihuanę, kokainę. Teraz otwarzę tylko auto, siadamy, zapalamy, jedziemy do banku płacić i kończymy odcinek, słuchajcie, bo... Paliłem go, czy nie? Paliłem, dobra. Także no, sprzedaliśmy jakieś 120 gram za... Mam akurat za 80 gram 15 niecałe tysięcy. No to nawet spoko, zależy jak trafimy na jakiego kupującego. 14, 100, dobra. 14 tysięcy płacimy na konto. Dobra, ile mamy? No 86 tysięcy w banku, no, już ładna sumka nawet z tego wyszła. Także wam się odcinek podobał, to możecie zostawić subskrypcję, docenić go łapką w górę oraz łapką w dół. Tu macie jeszcze playlisty, jakieś, tu macie i jakieś playlisty również z innymi odcinkami z GTA. Jeszcze odcinek z marihuaną jest, myślę, że ze złotem jeszcze zrobię, bo to wiem, że to tak się ogląda w miarę możliwości widzę po wyszukiwaniach na YouTubie. Także no, zapraszam do oglądania, komentowania i subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. Hucz.